naturalne, które warto no, trochę je, zwłaszcza z przodu, pogrubić, tak, żeby miały ładny, bo w tym momencie, tak jak widzimy, jakbyśmy chciały tylko otrzymać, tak, zrobić tą część widoczną, no to bardzo by nam się ta brew tak naprawdę skróciła, a poszerzyła ta środkowa, czyli poszerzyłybyśmy nos, za duży odstęp byłby między brewkami, tak naprawdę buzia byłaby nieproporcjonalna. I w tym momencie na przykład właśnie pokazuję odkąd dokąd, pokażę tak na przykładzie, warto jest dobrze wymierzyć to, o czym właśnie mówiłam, bo naprawdę bardzo prosto, patrzymy na wprost, tak, więc Pan Magdo, proszę Cię, abyś patrzyła prosto, tak jakbyśmy patrzyły w lustereczko i tak naprawdę przykładamy sobie ołówek do kąta, tutaj kącika wewnętrznego oka. I nieraz możemy zrobić tak, że powiedzmy w tym miejscu możemy sobie zaznaczyć, tak, żeby nam później to nie uciekło, żebyśmy nie zapomniały, tak. Czyli w tym momencie, jeśli mamy tutaj kącik, to zaznaczamy sobie tutaj ołóweczkiem, o tak, kropeczkę i wtedy wiemy, że tutaj, ja tak Magdzie delikatnie zaznaczę, że w tym miejscu nam się brew zaczyna. Kolejne ustawienie kredki to jest koniec oka i w tym miejscu i też kącik nosa, skrzydełka do kącika zewnętrznego oka. I w tym miejscu też powinna nam się właśnie kończyć brew, czyli tutaj u Magdy powinna się w tym miejscu kończyć brew. Już mamy zaznaczone i teraz musimy zaznaczyć ten łuk, gdzie ma nam się załamywać, tak? Więc to jest mniej więcej 2/3. Więc Magdo, tak, w tym momencie z racji Twoich ładnych długich rzęs będziesz musiała przymknąć oczka. Natomiast w domu myślę, że to nie będzie takie, nie powinno być takie trudne, bo to też mierzy się według tęczówki, końcówka tęczówki, ale myślę, że to będzie łatwiejszy sposób, że jeśli odmierzymy sobie od wewnętrznego kącika, czyli ten początek brwi, 2/3, tak? Czyli zamknięczko. Czyli mniej więcej to jest w taki sposób 2/3. Magda tu ma fajnie proporcjonalnie, więc w tym miejscu, co Magda ma, właśnie powinien ten łuk załamywać się, tak? W tym miejscu. Więc można powiedzieć, że Magdzie trzeba trochę wydłużyć. Tu przody ma troszeczkę słabe, tak? Czyli ten włos jest delikatny, więc w tym momencie trzeba to przód trochę tutaj podciągnąć, czyli wydłużyć, no i wydłużyć też końcówkę, bo sama w sobie brew jest bardzo krótka. Gdybyśmy tego zostawiły, no to nie wyglądałaby ciekawie. Nie, wygląda nie tak, zwłaszcza, że to duże oczko i to by było wszystko nieproporcjonalne. Więc w tym momencie tak mamy zaznaczone. No, u Magdy troszeczkę jest tego wolnego włoska, który powinien być do usunięcia, więc ja troszeczkę potraktuję pęsetką, bo włos jest tutaj delikatny, więc nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby, bo tylko tak naprawdę tej części środkowej jest dosłownie kilka włosków. I też, jeśli regulujemy, staramy się przytrzymywać i delikatnie naciągnąć, nie mocno, nie do góry, bo wtedy nam jakby ten łuk się zmienia. Troszeczkę delikatnie naciągać i nie powinno się rwać pęsetą pod włos. Tylko z włosem. Wtedy włosa nie urwiemy, bo to jest ważne. I on nam cały wyjdzie z cebulką. No i chyba mniej na soli, prawda? I zdecydowanie mniej. No, jeśli Pani są bardzo czasami wrażliwe na wyrywanie włosów, to można najpierw zmrozić lodem, bądź moczyć płatek w zimnej wodzie i dopiero przecierać, usuwając w międzyczasie, prawda, te wyrwane włoski. Ale musimy pamiętać o tym, żeby po prostu nie skubnąć skóry, i robić jakby na takiej właśnie lekko położonej pęsecie. No Magdzie się tutaj jeszcze wywijają, takie troszkę długie, więc ja zaraz pójdę po te małutkie, fajne nożyczki, gdzie ten włos, Magda akurat ma trochę w tej części gęste, nic na takiego bym wyrwała, to by nam się luka nie zrobiła, ale w takich przypadkach dobrze jest przyciąć, bo wtedy nie tracimy na gęstości w tych włosach. Tutaj robię tak do tej kropki, co zaznaczyłam. No i też kształty, jakie robimy z przodu, prawda? Jeśli robimy takie troszeczkę, to też
zależy w jakich się czujemy, jak wyglądają te nasze przody, bo jeśli Panie nie chcą za bardzo mieć zaznaczonych kolorem brwi, no to jeśli one są delikatne, to nie zrobimy takich kanciastych, tak? Chociaż no, teraz są modne kanciaste, ale nie każda Pani się dobrze czuje, nie każdej Pani pasują takie kanciaste. Czym bardziej robimy takie właśnie podkreślone, czyli ten łuk jest taki wygięty, tym bardziej właśnie często robimy te przody proste, ale jakby patrząc na brew, musimy wyczuć, bądź zrobić nawet wywiad z Panią, czy dobrze się będzie czuła, czy ten przód pasuje, bo tak naprawdę te przody kształtują całą brew. To prawda. I później jak malujemy brew kosmetykami, to zaczynamy nie od góry, tylko zaczynamy od wewnętrznej linii, czyli od tej linii, która jest pod spodem i dopiero przeciągamy na górę, bo ważne jest, bo czasami na górze nie jest taka proporcja, równa linia, prawda? Bo one tutaj różnie rosną. No to prawda. Ale ważne jest, aby pod spodem ta linia była taka gładka, czysta, równa. Więc jeśli powiedzmy włos już ładnie wyregulowałyśmy i nadal ta linię nie możemy poprzez sam włos uzyskać, to aby nadać równy kolor, no to malujemy najpierw od właśnie od spodu. I przeciągamy grzebykiem, rozczesujemy do góry. Bożonko, powiedz mi, jaki efekt będziesz chciała uzyskać poprzez poprawianie mojej brwi? No przede wszystkim brwi pełne. Pełne i lekko uniesione. Bo Ty masz ładny, owalny kształt twarzy, tak? Więc u Ciebie nie musimy bardzo korekty robić. Jedynie co, to musimy nadać te przody, bo przody masz troszeczkę słabe, prawda? One się zagęszczają później. Dalej i tak samo musimy trochę wyciągnąć końcówkę, tak aby ona proporcjonalnie właśnie szła z kącikiem, aby ta brew, to oko było pełne. Tak, żeby w ogóle współgrało z makijażem. Prawda? Współgrało z makijażem, dokładnie. Bywa nieraz tak, że powieka brew jest troszeczkę obniżona i my ją chcemy podnieść, tak? To te górne nie wyrywamy, tylko je po prostu zamalowujemy, wykorzystujemy te górne włoski. Aha. Tak. Czyli ja źle robiłam, że ja ją dziubałam. Nie, myślę, że nie ma tutaj potrzeby, bo tak ta brew jest podnoszona wyżej. Tak wykorzystuje się te górne włoski, chyba że bardzo jest nad łukiem, czujemy, że ta brew jest bardzo wysoka, no to wtedy z góry możemy je obniżyć, chyba że chcemy je wyregulować, w sensie, że są niesymetryczne. Natomiast w takim, powiedzmy, przy Twoich brwiach, z racji tego, że one są na sumie na dobrej wysokości, bo się czuję, że one są na tej kości, natomiast z racji tego, że masz ładne, duże oczy, to my możemy podnieść troszeczkę tą brew, przez to wykorzystując właśnie te górne włoski. Tak jak przycinamy, to tylko, tak jak mówię, to w gabinecie, do linii włosa. Nie przycinamy, bardziej nie... Nie tniemy sobie na chybił trafił. Nie, możemy przody na tej zasadzie na przykład sobie przyciąć, jak one są jakieś za długie, ale bądź tak, ale nie, więcej nie usuwamy samej. Że Cię nie obsypię. Czym będziesz malowała mi brwi? Będziemy robiły cieniem. Dlatego, że musimy nadać tutaj kształt. I tak jak rozmawiałyśmy, robimy w tej dolnej linii, tak jak to widzimy. My zrobimy takie właśnie proste z przodu, bo one zdecydowanie sobie dobrze wyglądają.
A powiedz mi, Bożonko, jakim pędzlem właśnie powinniśmy malować brwi? Najlepiej twardym, skośnym. Mhm. Dlatego, że nie rozpylamy i dobrze wtedy rysujemy kształt. On nie będzie taki rozmyty, bo no, do tego muszą być już takie pędzelki, aby ten kształt rysować, a nie tylko nakładać sam kolor. Mhm. Dochodzimy do tego punktu, który sobie wcześniej zaznaczyłyśmy. I dopiero zwężamy od tego punktu górnego, schodząc właśnie lekko w dół, zwężamy od tego punkciku. To już jest takie właśnie modelowanie brwi, nadawanie jej kształtu. Jaki odcień mi pasuje? Bo w ogóle kobietom... Znaczy, u Ciebie ładnie wygląda ciemne, bo masz ciemne oczka, ciemną masz oprawę. Zdecydowanie w ciemnym Tobie jest bardzo dobrze, zwłaszcza, że nosisz też mocny makijaż, który Ci pasuje. Natomiast tutaj jakby kolor brwi dobieramy i do kolorów włosów, do gęstości brwi. Bo tak jak mówię, blondynkom też nieraz pasuje czarny odcień, tak? Więc tutaj musimy spojrzeć na twarz i wtedy wiemy, czy dana twarz dobrze nam wygląda, dobrze się komponuje z danym kolorem. Jeśli są jeszcze na przykład takie brwi niesforne, tak, które gdzieś tam się kręcą, są długie, to oprócz takich barwiących kosmetyków, czyli jak kredkę czy cień, fajnie jest zastosować różnego rodzaju woski, żele, które ujarzmiają i utrzymują je te włoski w stałej takiej pozycji, jak chcemy, tak? Czyli je układamy. Mhm. Bożenko, dla kogo kredka, a dla kogo cienie? Znaczy, myślę, że tak, kredka to może być dla pań, które mają jasny włos, czy chcemy ten włos po prostu sobie przyciemnić, bądź wydłużyć jakieś miejsce. Natomiast kredka, natomiast cień dobrze jest dla osób, które mają luki, które mają gdzieś niepełną brew, bo kredką nie wypełnimy tego, będzie widoczne. Kredka przylega bardzo przylega mocno. Przylega i ona i będzie wyglądała, dokładnie, będzie wyglądała tak, jakby była gdzieś w miejscach zważona. Natomiast cień ładnie pokrywa ładnie skórę, więc nie oddziela, gdzie jest włos, a gdzie jest kredka, gdzie jest cień. Kredka, tak jak mówię, możemy sobie faktycznie gdzieś, jeśli mamy pełną brew, przyciemnić nawet włos kredką, jeśli powiedzmy nie mamy czasu zrobić henny, tak, nam zamalować na dłużej. Tu już na przykład w tym momencie możemy zobaczyć, tak, jak wygląda brew zrobiona, a jak wygląda brew, mogę Ci też pokazać lustereczko. Jest niesamowita różnica od razu w odczycie twarzy. Ja też Ci nie robię takich bardzo, nie zaznaczam tych czubeczków, dlatego, że jednak Ty masz taką buzię, tak jak mówiliśmy, że masz bardzo ładny kształt, więc u Ciebie nie ma potrzeby naddawania. Zaraz Ci pokażę, czy się będziesz dobrze czuła. Czuję się bardzo dobrze, no bo brew jest idealna, prawda? Czuję się bardzo dobrze. No myślę, że sama też sobie doskonale radzisz, wiesz, o co chodzi w tym wszystkim. Natomiast tak, niesamowicie, w tym momencie żadnej kredki nie używałyśmy, z tego, że masz z przodu troszeczkę ubytek tej brwi, końcóweczki nie ma, więc jakbyśmy dodały tutaj kredkę, no to mogłoby się ten cień z kredką niedobrze nie komponować, mogłoby być gdzieś tam coś bardziej widoczne, więc dobrze jest, albo używamy kredkę, albo używamy cień, tak? Tutaj brew jest idealna właśnie, bo ja chyba czasami, wiesz co, jednak... Za bardzo kanciastą taką, myślę, że tak. Tak. Tutaj musimy powiedzieć, że mamy delikatne zaczerwienienie, bo jesteśmy świeżo po depilacji. Tak. To też ma znaczenie. Tak, ale oczywiście, bo brew tutaj... jest idealna.
Jeszcze dobra, się robi taką, taką technikę, jeszcze się robi, jeśli powiedzmy ten cień mamy troszeczkę, gdzieś nam jeszcze powiedzmy nie jest tak równo symetryczny ten, prawda, tutaj taka linia nam ładna nie wyszła, można wziąć na patyczek delikatnie jasny cień, taki odcień skóry. Tylko, że to już jest troszeczkę zabawy, ale jak już robimy mocniejszy makijaż, no to fajnie jest też na to znaleźć czas. Nakładamy tak jakby puderek, ale to może być i taki cień transparentny, aby ten kształt jeszcze bardziej wyeksponować, prawda? Wyeksponować i aby on już był tak dokładny. W taki sposób. Czyli co, nie puszczę cię z jedną, kończymy drugą. Bo to, że mamy kształt taki, a nie inny, to nie znaczy, że my mamy ten kształt wykorzystywać. Bo często panie tak, jak mają takie właśnie załamania ostre, to to wykorzystują i tak naprawdę nie kierujemy się tak, bo jakby jest to nam obce z owalem naszej twarzy, tylko wykorzystujemy to, co dała nam natura, tak? Natomiast w tym momencie, tak jak pokazuję, to mam nadzieję, że panie troszeczkę jakby inaczej spojrzą na swoją twarz, trochę się przypatrzą. Tak, później pokażę wyciągną, efekt końcowy. I wyciągną tak, to co dobre, to co najlepsze z naszej buźki. Tak naprawdę jak mamy dobrze zrobione brwi, to jest jakby nasza oprawa. To jest jakby część makijażu. To jest bardzo ważne. To jest jakby część makijażu. Czasami panie tylko opierają się ochenne i jakby więcej nie korzystają z kolorowych kosmetyków. Brew jest jedną z najtrudniejszych czynności w gabinecie, zrobienie brwi, bo tutaj jakby bierzemy wiele czynników pod uwagę, nie tylko to, że jaką mamy brew i aby ją tam, prawda, cieńszą zrobić, czy gdzieś, prawda, nadmiar wyregulować, ale musimy brać pod uwagę tak kształt, kolor, symetrię. Więc brew, brwi nie są łatwe, nie są to łatwym zabiegiem do zrobienia, nie jest to łatwy zabieg. Zamykamy. Natomiast często właśnie też się spotykamy z tym, że w gabinetach bardzo do tego podchodzą tak dziewczyny swobodnie, tak? Nie zagłębiając się w ogóle w ten temat. A naprawdę on wymaga poświęcenia pracy na ćwiczenia, na
poznanie tej techniki, technik w ogóle robienia. No powiem Ci, że tak, przygotowałam się do poziomu ogonalnych na zdjęcia. Niektóre kobiety tak strasznie masakrycznie się krzywdzą. I na przykład w Twoim przypadku, jak otwierasz oko, już powieka się jedna zmienia, jedna brew się zmienia. Musimy dostosowywać do niej drugą. Ale po otworzeniu one były... Myślę, że możemy już tutaj zakończyć. Zobacz sobie sam, jak się z takimi czujesz. No czuję się bardzo dobrze, no brwi mam idealne. Są bardzo ładne, zadbane, eleganckie. Myślę, że bardzo mi pasują.